Cześć, witajcie w nowym vlogu. Na początku chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za komentarze pod ostatnim vlogiem. Ta fala wsparcia, miłości, tyle dobrej energii, którą wy mi wysłałyście, dziewczyny, to naprawdę, to jest coś niesamowitego. Serdecznie za to dziękuję, ja to bardzo doceniam. Bardzo mnie to też mobilizuje. No, dużo pięknych słów padło, także dziękuję. I od razu przechodzę z dzisiejszym tematem, bo ostatnio były walentynki. No i ja te walentynki spędziłam trochę inaczej. Zrobiłam sobie taki prezent nietypowy, o którym opowiem niedługo. Nie nazwałabym tego prezentem, ale dowiecie się wkrótce. Natomiast dzień kobiet przed nami. Pomyślałam, że poopowiadam wam o takich moich małych, drobnych przyjemnościach dnia codziennego, które właśnie sprawiają, no, że jest mi przyjemniej w tym życiu, jakkolwiek, chociaż trochę. I od razu przejdę do rzeczy, że z takich przyjemności, które należy sobie sprawiać nie tylko na Dzień Kobiet, ale też po prostu w codziennym dniu, to ja praktykuję i kupuję od zawsze świeże, cięte kwiaty. Uwielbiam. I w moim domu zawsze są takie kwiaty. Oczywiście miło jest dostawać piękne wiązanki kwiatów, piękne bukiety, oczywiście, ale sama też sobie mogę kupić, nic się nie stanie. Miley Cyrus też sobie kupuje. Kto tam wie, o co chodzi. Powiem wam, że tak, jak przechodzę na przykład koło straganów na Hali Mirowskiej, albo nawet jak jestem w sklepie spożywczym i tam przy kasie stoją, to sobie kupię właśnie żonkile, narcyzę czy tulipany. I to jest takie miłe, bo jakby wydaje mi się, że cięte, świeże kwiaty wprowadzają takie życie do domu. No, jest coś takiego żywego, pięknego, cieszy oko i ja to muszę mieć. I nie zawsze są to wielkie, piękne bukiety, po prostu zwykłe kwiaty, zwykłe tulipany też mi sprawiają radość. Lubię bardzo i to już od zawsze. Gorzej z tymi doniczkowymi, bo te doniczkowe to tak nie do końca mnie lubią, a ja ich, w przeciwieństwie do mojej mamy, która w domu ma dżunglę. Także tak to wyszło. Kolejna rzecz, którą sobie sprawiam przyjemność, to są świeczki. Pamiętacie, ja kiedyś opowiadałam na tym kanale o świeczkach Avan May. Oni są niemiecką marką, byli w Polsce, wyszli z Polski, szkoda. Ja bardzo uwielbiałam te świeczki, ich nie ma już teraz w Polsce, ale sobie kupuję po prostu pachnące świeczki, na przykład w Action. Bardzo lubię tą taką cynamonowo-jabłkową, tak bym powiedziała, albo tą pomarańczową. Teraz mam, pali się u mnie w domu też waniliowa, bardzo lubię. I zawsze właśnie po południu sobie zapalam jedną świeczkę i to jest takie przyjemne. I tak samo na przykład od października do końca lutego zawsze sobie palę takie światełka, gdzieś tam na przykład przy lustrze mam takie wiszące. No to takie małe rzeczy, które sprawiają, że jest mi bardziej przytulnie, jest mi bardziej miło i no i w ogóle świeczka u mnie właśnie popołudniami zawsze się pali, przyjemne to jest. Kolejna rzecz, czy ja sobie robię przyjemności w postaci jedzenia słodyczy? No to się od razu przyznam, że tak. Słodycze lubiłam, lubię i lubić będę, ale jem już dużo mądrzej, o czym ja chyba chciałabym nakręcić oddzielnego vloga, bo ta polityka słodyczowa u mnie dobrze się sprawdza, nakręcę takiego vloga. Natomiast tak, pozwalam sobie na kawałek ciasta, pozwalam sobie czasami na kawałek czekolady, no bo życie jest jedno, no i generalnie nie tyję, trzymam wagę, więc żeby nie myśleć o tym słodkim, to od czasu do czasu sobie pozwalam. No, ostatnio nawet trochę częściej niż od czasu do czasu, ale się pilnuję, że nie jest to jakby duża ilość tych słodyczy. O, to jest najważniejsze i zawsze jem po posiłku. Opowiem oddzielnie. Lubię też bardzo sama ze sobą chodzić na kawę albo na śniadanie. Lubię zarówno, taki rytuał mam z koleżankami śniadaniowy raz kiedyś, bardzo lubię, czy to z Karolą, czy z innymi i sobie wychodzimy my dziewczyny na śniadanie, ale lubię też sama ze sobą i nie ma tym problemu. Oczywiście zazwyczaj wtedy coś tam grzebię w tym telefonie, coś tam publikuję, coś tam nagrywam, coś tam działam, czy tam jakieś stories publikuję, ale rzeczywiście kanapka, właśnie kawałek ciasta, czekolada, herbata, kawa najczęściej. To po prostu lubię kultywować
te śniadania też sama ze sobą. Najczęściej to jest właśnie w porze śniadaniowej, gdzieś tam w kawiarni mnie znajdziecie. Bardzo lubię, to jest przyjemne. Nie robię tego codziennie, ale lubię. Czy z koleżankami, czy sama, ja nie mam problemu w ogóle wychodzić sama, czy do kawiarni, czy do restauracji, czy nawet ostatnio byłam w kinie, świat się dalej kręci, więc było bardzo fajnie sama ze sobą. Jest okej. Słuchajcie, co ja jeszcze lubię? Oczywiście moją taką przyjemnością jest testowanie kosmetyków, a z racji tego, że mam taką pracę, jaką mam, to dostaję tych kosmetyków, lubię też bardzo testować, a najbardziej to lubię właśnie mieszać podkłady, o czym mówiłam. Sprawdzę, czy ten matujący z tym rozświetlającym to jest dobry team, czy jednak nie bardzo. I to jest taki mój guilty pleasure, sobie właśnie na ręku mieszam różne formuły i sobie tam rozpracowuję na twarz, bardzo to lubię. Lubię też no, w ogóle testować kosmetyki pielęgnacyjne, to mi sprawia w ogóle taką ogromną radość. No i ten mój zawód to nie jest taki, powiem Wam, ta influencerka, youtuberka lubiany za bardzo, natomiast ja doceniam jego wszystkie dobre strony, bo też trochę dobrych stron jest, ale co ciekawe, na TikToku teraz wszyscy najeżdżają na influencerów, jacy my jesteśmy źli. Trudno, ja tam robię swoje, nie będę się oglądać. Ostatnio polubiłam też wychodzenie do ludzi. To znaczy, że nauczyłam się lepiej zarządzać swoim czasem, tak, i częściej zobaczycie mnie na takich różnych spotkaniach biznesowych. Wcześniej nie miałam na to czasu w ogóle, a teraz lepiej zarządzam tym czasem i wychodzę do ludzi. I rzeczywiście takie spotkania biznesowe z różnymi firmami sprawiają mi przyjemność, poznawanie w ogóle ludzi. Ja jestem taka otwarta co do zasady. No to ostatnie miesiące były trudne, ale tak teraz wychodzę znowu, będzie mnie można zobaczyć na eventach, a jak będę szła na event, to Wam zawsze coś tam pokażę. Taka już jestem bardziej do ludzi. No i ostatnio byłam na takim jednym spotkaniu biznesowym z dwójką panów, których ja już znam doskonale. To są właściciele jednej z marek kosmetycznych, zaraz wszystko powiem, ale ja muszę Wam opowiedzieć o nich, bo to jest dwóch założycieli marki i oni są skrajnie różni. Jeden z tych panów, z którym ja wcześniej miałam właśnie kontakt mailowy, jest bardzo takim panem konkretnym, takim ciach, 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 ciach. I co mi się bardzo podoba, bo ja tak lubię pracować. Zresztą widzicie, moje vlogi nie są rozwlekłe, jakieś takie, wiecie, długie i nużące. Ja lubię bardzo konkretnie i ten pan też jest taki właśnie konkretny, a ponieważ on jest koziorożec i ja jestem koziorożec, jesteśmy w podobnym wieku, mamy takie podobne wibracje, bardzo go polubiłam. Ale on jest taki bam, 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 to zrobimy tak, tak, co myślisz? Taki jest, wiecie, ciach, ciach. Natomiast drugi z tych panów, nieco młodszy, jest z kolei takim wizjonerem, takim trochę szalonym, crazolem, takim, no fajny też facet. I bardzo też go lubię, a wiecie, że ja też jestem taka trochę crazolka, no wiecie, szczególnie jak tam z Karolą gdzieś nagrywam, gdzieś jedziemy, coś się dzieje i jakby w jednym i w drugim odnajduję swoje cechy, dlatego tak bardzo ich lubię i tam sobie planujemy jakieś wspólne działania i lubię ich też za to, że na przykład jak są święta, to oni zawsze, nie wiem, wyślą jakiś kosmetyk z pierniczkami, albo jak mam urodziny, to mi wyślą bukiet kwiatów. I to są takie rzeczy, że widzicie, jak się człowiek z człowiekiem pozna osobiście, no to ta więź się tak zaciska, powiedzmy tak. I mowa oczywiście o Sensum Mare, o których ja już tutaj wiele razy wspominałam. No i ostatnio, jak byłam z nimi na tym spotkaniu, to przynieśli mi swoją witaminę C, ale już w nowym opakowaniu. I ona jest fajna, dlatego że ma taką konsystencję emulsyjną. A często jest tak, że witamina C ma konsystencję żelową i nie każdemu to odpowiada. Ta ma natomiast taką emulsyjną, dzięki temu też od razu skóra jest nawilżona. Nie tylko rozświetlona i pełna blasku, bo tak działa witamina C, ale właśnie też taka przy okazji nawilżona. I spokojnie po tym preparacie możecie od razu nakładać SPF i gotowe. Bardzo lubię ich witaminę C, z racji, że ma 24 składniki aktywne. I to jest mega, mega ważne. Taki promienny wygląd daje witamina C i ja żałuję, że tak późno wdrożyłam witaminę C w swoją pielęgnację. Powinnam lata wcześniej to zrobić, ale jakoś też tak nie było głośno o tej witaminie C. Ona dopiero jest tak od kilku lat i rzeczywiście bardzo lubię. Drugi fajny produkt to są peptydy i z kolei 34 składniki aktywne. I te peptydy
Widzicie, one mają taki kolor trochę fioletowo-niebieski, no bo tu jest ten słynny peptyd miedziowy. O tym produkcie też wielokrotnie już mówiłam i też bardzo lubię. A peptydy właśnie miedziowe mają takie działanie ujędrniające. I jak ja sobie nakładam ten produkt, te peptydy, to jak sobie nałożę go, to jeszcze sobie taki mini masaż robię, tak za pomocą kciuków. Oczywiście mam te kamienie tam do masowania, ale to nigdy nie mam czasu. I sobie chociaż parę razy tak przejeżdżam tymi dwoma palcami ku górze. Generalnie powinno się to robić tak i jeszcze w dół, no ale tam różnie to bywa. I uwaga, nie stosuję tych dwóch produktów jednocześnie. Jednego dnia rano witaminę C, a drugiego peptydy, więc stosuję to naprzemiennie w rano. I zawsze właśnie ta witamina C i jakieś peptydy muszą być w mojej pielęgnacji, bo mi się naprawdę sprawdzają. Ta moja skóra wygląda teraz lepiej niż parę lat temu, a 10 lat temu to na pewno. Jakby kondycja samej skóry, tak? Bo no, zmarszczek trochę mam, ale to jeszcze te telewizyjne historie, ale te dwa produkty polecam serdecznie. Oczywiście dla dziewczyn, które z kolei mają bardzo suchą skórę, skórę, która ma skłonności do podrażnień, albo macie problem z barierą hydrolipidową, gdzieś tam są jakieś właśnie przesuszenia, no to jeszcze te ceramidy bardzo dobrze Wam będą też wpływały na stan Waszej skóry i one właśnie wzmacniają, regenerują skórę i odżywiają. I różnica jest taka, że tylko tutaj na dole kolor jest inny. Zobaczcie, już ja złapię, że witamina C ma tutaj kolor żółty, peptydy taki fioletowo-niebieski i ceramidy są różowe. To są takie ich trzy bardzo fajne, flagowe produkty, które ja uwielbiam. Niezmiennie oczywiście jestem fanką ich tego ujędrniającego cukrowego peelingu do ciała. Uwielbiam, już nie zliczę ile mam opakowań, bo fajne jest to, że właśnie go nakładamy pod prysznicem, zmywamy i już nie trzeba używać balsamu. I właśnie jak się bardzo spieszę, to używam peelingu. To ciekawe, świetny jest, cukrowy, ujędrniający, bardzo fajny. No i oczywiście niezmiennie jestem fanką ich gąbeczki, dokupiłam sobie tutaj takie opakowanie i ich gąbeczka do nakładania aplikacji podkładu jest najlepsza. Także nazwijmy to współpracą, no ale to jest też takie trochę to lokowanie, o tak nazwijmy, jest też takie bardzo przyjazne, bo ja wysyłam dużo dobrej energii Sensumary i mam nadzieję, że no dalej będziemy działać razem, będą się rozwijać, mamy jakieś wspólne plany też, a ponieważ już niedługo jest Dzień Kobiet, to wiem, że na stronie będzie rabat, być może on już działa. Wydaje mi się, że tak, rabat kobieta, minus 25% na wszystkie kosmetyki, ten rabat będzie działał do 10 marca, także jak chcecie, to możecie się skusić. Uśmiecham się, no bo po prostu ich lubię i trzymam kciuki też za tę markę. No w ogóle te polskie marki, to jest hit. Nie spodziewałabym się, że to w tak dobrym kierunku wszystko idzie, że polskie marki też właśnie robią badania, idą w składniki aktywne, że ich jest coraz więcej w tych kosmetykach i no i to jest świetne, no i w miarę dostępne cenowo są i to też jest jakby dobra informacja dla nas konsumentów, o tak. I słuchajcie, tutaj bym postawiła kropkę, ponieważ chciałabym nagrać drugą część tego vloga o takich jeszcze moich kolejnych przyjemnościach. Jak będzie trochę łapek w górę, to nagram. Takie moje drobne, codzienne przyjemności z dnia codziennego. Mam nadzieję, że ten vlog się podobał. Bardzo serdecznie dziękuję. Tu już cała pięknie pachnie. Do następnego razu. Zostawcie łapkę w górę i buziaczki. Pa!